Jest to protest, który ma zakomunikować władzom miasta, że od 8 lat jesteśmy nieszanowani, nie szanuje się naszej pracy, mamy głodowe pensje, chcemy systematycznego, regularnego wzrostu wynagrodzeń. Czy rozmawiali Państwo wcześniej z włodarzami, jak polepszyć Wasz byt, Waszą sytuację i Wasze pensje? Tak, panie redaktorze, rozmawiamy od 2008 roku i to, co otrzymujemy, to, co chodzimy, wychodzimy, to jest tylko i wyłącznie wyrównanie. My chcemy podwyżek, realnych podwyżek. Czy tylko o podwyżki chodzi? Tak, tylko o podwyżki, o szacunek do naszej pracy, do pracy pracowników socjalnych, która jest nienamacalna i mitem jest, że my płacimy pieniądze tylko i wyłącznie osobom uzależnionym od alkoholu. To jest nieprawda. My wykonujemy pracę, która jest niewidoczna dla władz miasta. Ten jeden tutaj podmiot protestuje, czy przyłączyliście do Państwa również inni samorządowi pracownicy? Nie, na chwilę obecną to jest tylko i wyłącznie Miejski Ośrodek Pomocy, ale jesteśmy wspierani przez związkowców NSZZ Solidarność Grudziądz. Od 2008 chodzimy i chcemy tego samego, od 2009 jesteśmy w sporze zbiorowym i miasto jest świadome tego, czego dotyczy dzisiejszy protest. Prezydent miasta mija się z prawdą, nie mówi prawdy. Jeżeli, tak, wiceprezydent, pan Przemysław Ślusarski, mija się z prawdą, nie mówi tej prawdy, możemy to skonfrontować. Jak protest nie pomoże, co dalej? Niespodzianki. To się miasto przekona, jeżeli nie podejmie... Będą Państwo dalej... Tak, jeżeli miasto nie podejmie z nami rozmowy w chwili obecnej, to będą kolejne niespodzianki, o tym się dowiedzą później.